dzisiejszego balu. Witam również osoby wam towarzyszące. To wielki zaszczyt być dzisiaj z wami na tym niezwykłym balu, balu studniówkowym. To wielka radość móc z wami dzielić to wyjątkowo w chwilę, której wyraźnie widać, że z nastolatków, którzy 3,5 roku temu przekroczyli drogi naszego liceum, staliście się dorosłymi ludźmi. Drodzy maturzyści, przed wami bal studniówkowy, jedyny i niepowtarzalny. Kiedy patrzę na was, widzę młodych ludzi pełnych nadziei, gotowych wejść w dorosłe życie. Korzystając dzisiaj z chwili, którą dał wam los, bawcie się dobrze, ale i odpowiedzialnie. Pamiętajcie, że czas nieubłaganie przemija, niosąc zarówno radości, jak i zwątpienia. Daje nam piękne, ale i trudne doświadczenia. Na naszej drodze stawia egzaminy, te szkolne, te życiowe. Pamiętajcie, że nie ma rzeczy niemożliwych. O marzenia i realizację życiowych celów trzeba walczyć. Studniówka kończy etap mówienia, że do matury jest jeszcze daleko. To ostatni moment wzięcia się do nauki. Niech te przysłowowe 100 dni upłynie wam w spokojnej i twórczej atmosferze. Zmobilizujcie i pokażcie swoją dorosłość i odpowiedzialność, bo matura jest waszym celem. Dziękuję wszystkim państwu nauczycielom, którzy was uczyli i uczą. Dziękuję za ciężką pracę, odpowiedzialność i cierpliwość. Szczególne podziękowanie kieruję do waszych wychowawców, pani Marty Zaborowskiej, pani Doroty Gręczek, pani Małgorzaty Anomar, pani Małgorzaty Tomaszewskiej-Podola, pani Antony Skały oraz pani Agnieszki Ładek. Słowa podziękowania kieruję do waszych rodziców, którzy są i pozostaną na zawsze waszymi pierwszymi nauczycielami i wychowawcami. Wyrażam głęboką nadzieję, że wartości, które staraliśmy się wam przekazać, pomogą wam w dorosłym życiu. Życzę wam, abyśmy cię w swoim życiu robili to, do czego macie przekonanie, wiarę, zamiłowanie. Życzę wam pasji życia, bo to pozwala zdobywać szczyty. Niech dzisiejszy wieczór dla wszystkich będzie radosnym przeżyciem i przez długie lata będzie tematem miłych wspomnień. Zachowajcie w swojej pamięci nauczycieli i szkołę, w której spędziliście tak ważne dla waszej przyszłości lata. Przed chwileczką zatańczyliście w poloneza. Proszę, nie przejmujcie się, nie martwcie, gdyby ktoś pomylił kroki podczas tańczenia, ale bowiem zgodnie ze zwyczajem, pomylone kroki podczas poloneza to bardzo dobry znak, gwarantujący brak pomyłek na egzaminie maturalnym. Bardzo dziękuję.